Podejrzewam bardziej bota, chyba zwykłego mi się wydaje. A raczej to był chyba zwykły bocik. Oho, to jest ciekawe. A nie, jednak to był gracz. Który ma dziwnego laga. Mam takie dziwne wrażenie. No, czyli ja widziałem jednak gracza. Ale te strzały mnie interesują, wiecie czemu? Bo takie długie serie. Takie długie serie czasem wyglądają jakby. Jakby do tych ognisk właśnie kolej strzelał, wiecie? Bo do tych ognisk trzeba tam trochę też postrzelać. To nie jest tak, że one się od razu odpalą. Te ogniska też trochę mają płoną kulę po prostu, żeby je rozpalić. Ale wątpię. Nie, jednak tak, jednak dobrze mówię. O, są boty, widzicie ich tam? Słuchajcie, ktoś tam biegnie. Trzeba powiedzieć, że mało tych botów na tej mapie. Dobra, ale widzieliśmy to ognisko. Widzieliście to ognisko, widzieliście te boty. To właśnie to jest to ognisko, tak? I my naszym zadaniem jest właśnie zabić te boty, rozpalić to ognisko. Tam powinny być ogólnie w ogóle trzy ogniska, więc spróbujemy. Podejdziemy, spróbujemy pobawić się z tymi botami. Może się uda. Sobie jeszcze luknę te boty, bo niektóre boty mają coś ciekawego, ale chyba nie tym razem. Ty, a tutaj tak, jakieś... Ekipa botów, co? Tam jeszcze jakiś bocik wszedł. No ekipa botów, widzowie, ekipa bota. Mam tracerki, ale się rozpala chyba nie tylko tracerami, nie? Ja się rozpala chyba każdą amunicją, mi się wydaje. Czy tam bocik pobiegł? Trzeba mieć stricte tracerki do tego. Tam z tyłu ktoś strzelił teraz? Tak dziwnie dźwięk tylko z kałacha poleciał. Fajnie by było, żeby nie paść tak głupio. Ale wiadomo, to są te boty ulepszone, mają lepszą amunicję. I człowiek w sobie... Oho, zmienia się ten.
Zmienia się ekran. Oho, się zaczęło. Oho, biegną boty. No chyba nie. Jak ja dostałem? Od kogo? Tego bota, który nagle tak się... Czekajcie, bo nagle dostałem, nie wiem, jakieś combo-wombo. Dobra, czekajcie, bo aż nie wiem, co się stało. Jak idzie? Ciekawie idzie, wiesz? Ciekawie. No, trzeba przyznać, że trochę tych botów tutaj jest w okolicy, nie? Ale też słyszę właśnie, że ktoś tam inny te boty zabija. No, to nawet dobrze, okej, niech będzie. Bo przynajmniej te boty zajmą się tamtym graczem, a nie mną. Będę mógł sobie przeładować teraz tą amunicję, nie? Ale dostałem serię od tego bota? Nieziemską. Była chwila, moment. Nie miałem pół ciała, nie? Chwila, moment. Cześć, siemanko Polska, witam. Co to jest z tym śniegiem? Event jest. Event w Tarkowie. Nie wiem, ja nigdy nie lubię się za bardzo z takimi botami strzelać, bo wiecie jak to jest, to są boty, nie? To jest sztuczna inteligencja, która ma podkręcone statystyki i no ma taki refleks po prostu, że ty jako człowiek zwykły czasem nie ogarniesz tej sytuacji. One się odwrócą, dwa strzały i ciebie nie ma nagle, nie? O, biegnie. Biegnie kolejny. Mają tą dobrą broń, znaczy dobrą amunicję mają przeważnie. Mają przeważnie dobre dodatki. Chociaż tym razem może to tak średnio bym powiedział, żeby jakieś fajne dodatki. Jaka amunicja? Kioła PS taki.
O, mają tą maskę w ogóle. Ty, te maski można dropić tutaj teraz. Maski, maski, maski. Oczywiście to na amunicji mają. To na amunicji. Biegnie. Mamy SKS-a zmodyfikowanego. Wykrzyknik event. Wykrzyknik event na czacie, będziesz wiedział, co to jest za evencik. Manko Blody, witam. Dobrze, bo wektor jest w ogóle zniszczony. To niedobrze trochę. W ogóle podpalę to z tej amunicji? Ty, może faktycznie tracerki trzeba, żeby to podpalić? A ja tracerków nie mam. Jak ja to podpalę? Jak ja to podpalę w ogóle? Tylko nie podpalę, tak? Czyli jednak tracery trzeba mieć, żeby to podpalić. Ojejku. Czyli trochę lipa. Może boty mają? Znaczy ja mam tutaj do M-ki tracery, z tego co widzę. Z tego co widzę, M-ki, do M-ki mam ty... Andrzej? Rzuca. A jak podpalisz to, co dostajesz? Jak podpalisz trzy takie ogniska, bo są trzy koło siebie, to po iluś tam sekundach ma wyjść podobno bosik, nie? Bosik tego eventu. Ale bossik podobno jest takim dodatkiem do tego eventu. Ile granatów w ogóle wybucha? Czyli jednak trzeba mieć tracerową amunicję, żeby podpalać... podpalać te ogniska. No botów? Duża ilość. Co? Co tam był? To był chyba zwykły. Boję się, wiecie, boję się, że ktoś tutaj snajpi na tą okolicę. Boję się, że jak ja tutaj wyjdę, to dostanę, wiecie, snajperki coś albo takiego. No wiemy, że tutaj w okolicy jeszcze jeden graczek jest, na pewno. W okolicy. Ty, a ta amunicja do tej broni nie jeszcze są tracerowa? Czekajcie, to są tracerki może? To mogą być tracerki, bo jest czerwona obwódka, nie? Czerwona obwódka. To mogą być tracerki ogólnie. Bo tracerki chyba mają czerwoną obwódkę, nie?
A to jest właśnie czerwona obwódka. To może być ona. To ciekawe, czy tą bronią prawie rozwaloną do zera uda mi się w ogóle rozpalić taki ogień. Aha. O, patrząc na to, że tam się raczej bronka będzie zacinała co chwilę, mi się wydaje. Yeah. To jest chyba tak specjalnie zrobione, mi się wydaje, żeby nie dało się brońkami po botach tego zrobić. Po prostu musisz mieć najprawdopodobniej swoją broń, swoje tracerki. Ozu, ten to był twardy. Tylko że w takim tempie, to ja zaraz amunicję skończę. Zostało mi... No, trzy magazynki mi zostały do wektorka. Co prawda pełno skawów tam jest pozabijanych. I warto je przelutować, bo to są te lepsze skawy, które dają więcej ammo. Znaczy lepszego ammo dają więcej, nie? Dobra, lutnijmy sobie dalej. Co my tutaj mamy? Co to jest za amunicja? To są te PAP-9, tak? PAP-9, dobra, bierzemy sobie te PAP-9. Green Tracery? No Green Tracery to chyba poszło, mi się wydaje. Tylko że nie mam właśnie i to jest problem. Tu są tylko te PST-ki zwykłe. Piąty poziom pancerza. Jaki fajny SKS-ik zmodyfikowany. Andrzej! To rzucę! Te boty rzucają, nie? Ewentualnie to mógł być kaw grać. Dzień dobry, witam. Mamy dużo leków tutaj, no leki też mogą się przydać. Dobra, chyba w miarę już jest chyba czysto tutaj. To był chyba gra skaw. To jest też gra skaw. No to tutaj na pewno był gra skaw teraz. To powiem ci, że tonę tutaj jest, widzu, botów. O, to jest na pewno gra skaw. Ja się w ogóle muszę chyba przebranżowić na inną broń, mi się wydaje, powoli, bo...
No, no nie dam rady z tym SKS, z tym wektorkiem dalej podążać. Więc ja tu muszę po prostu się przebranżowić na... Na kałacha po prostu. Na kałaszka. Nie dam rady z taką ilością botów. Jaki graczyk skawik. Jaki graczyk skawik, zobaczcie na niego, no. Ale ilość botów to jest nieziemska w tej okolicy. W ogóle zostało 8 minut do końca rajdu. Kolejny bot. No jestem ciekaw, ile tych botów tutaj zabiłem, ale tonę tu jest botów, nie? Oczywiście dostałem jednego strzała i po mnie. W toraksa od bota eventowego. Zabiłem jednego gracza. No i mamy tutaj... tonę botów. Zabiłem... czekajcie, bo tutaj mamy tak. Jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy... Ósmy bocik eventowy, dziewiąty w ogóle mnie zabił, dodatkowo jeszcze skaw gracza, dodatkowo pełno botów. No tutaj jest młyn, totalny młyn jest tutaj wokół tych ognisk, nie? I pytanie tylko, jak solowy gracz ma to wszystko ogarnąć? No nie da się. Jak zwykle event bardzo dobry. No bardzo dobry, no aż mrozi tutaj, aż mrozi ten event, ten event aż mrozi. 5100 damage'u. Ciało, ojejku. Aż mrozi ten event. Dostałem jeden strzał z LPS-a. Jedyny strzał z LPS-a, czwarty poziom pancerza. Nie ma mojej postaci. Ładnie. Ja miałem w ogóle piątkę na sobie. Jeden strzał z LPS-a mnie zabił. Piąty poziom pancerza.